Halo, halo, witam was, z tej strony Logopeda. Widzimy się w kolejnym odcinku z Laguły of Legend, tak ładnie powiem. A dziecko zawsze co nie mówi, to jest Liga Legend. Ale nie, gramy sobie dalej, A do Z ciśniemy. Jesteśmy na literce V, czyli już prawie koniec, już tam na V jeszcze jest Waj, potem Waj było ostatnio, no. No dobra, nagram może jakąś śmiechową na midzie, a Waj. Szuszej kiedyś grał, jak ktoś pamięta, sezon chyba trzeci grał, Waj na midzie. No, a to wtedy można było grać takie piki, bo mały champion pule były i też takie, no nie wiem, mi się wydaje, że poziom wtedy trochę dużo niższy. Ludzie robili głupie rzeczy i to działało. W sumie teraz też czasami. Co do teamu, to mamy Yasuo, Kazik z Harvestem, bo jest moją Malphite'a, mają sobie nastakuje armora i zobaczymy. Gram na Azira. No okej, to będziemy obaj na dystans się trzymać. To ja sobie przyciszę, wybaczcie, mam za głośno. Czyli będziemy obaj stali na dystans i z różnicą taką, że Azji może jakieś playsa zrobić. Szkoda, że tego minionka nie dobił. Nie wiem, co tam w ogóle zrobił ten. O. Dobrze się zaczyna. Dobra, skupienie. Nacjonalne żywienie. 5 połków dziennie. Geometria. Się boję, bo nigdy nie wiem, czy w tego miniona coś szczeli, czy nie. A mnie spizgał. To jest sobie obrażenie Azira śmieszne. Nie bardzo chciał ten drugi poziom. No, wejdź mi pod tą wieżę jeszcze. Najlepiej ziomek. Nie ma tragedii, bo go można zabić łatwo, jak będzie tak overextendował. No ale. Spotkali się tam z Lee Sinem, widzę. Ucieka do góry, nie ma czasu. Nie stracę za dużo minionów, jeśli tam pójdę bawić. Serio nie dobiłem tego miniona? Ja pierdzielę. Dobra, CS-owanie jest tragiczne w tym odcinku. To już nic nowego. W sumie tak Vel'Koza wziąłem, byłem pewny siebie, ale kurde, nie grałem niedawno. Wiem, że był już w tym sezonie, jak grałem na Zoe. Nie, on mnie jednak outrange'uje jeszcze tym Azirem, to jest zabawne, ale jednak tak jest. Nie ma potek, ma jeszcze jedną potę. Może mu się mana skończy, jest taka licha nadzieja. Vel'Koz ma głównie obrażenia jak pasywa striggeruje, no ale... Jak ktoś tak daleko od was stoi, to ciężko go striggerować. Musiał go jakoś go was trafić. Zbejtować może. Boję się, bo też Lee Sin jest. Cholercia. Lee Sin na bocie. Nie mają Vayne, nie? Żeby ta Vayne się infidowała o dwa reliki tam. To było dziwne. Te W takie początkowe obrażenie nie sięgło, ale ten już... Te pęknięcie sięgło. W sumie on nie ma potek, już jesteśmy. Nie, teraz ostatnio jeszcze w pieprzu. Bardzo mnie próbuje pokować. No i wychodzi mu to mimo wszystko. Nie, no może jakby mój jungler chciał przyjść, to mógłby przyjść, nie bym się nie obraził. Muszę cofnąć teraz. Przynajmniej mam na kodeks. A ten nie wrócił. O, już muszę zapieprzać. Bez pełno HP, żeby zdążyć po miniony. No ja będę w plecy z 10 minionów. Niestety, no Kazik zrobił 2 kille, więc nie mam go co za co winić, bo na razie ładnie tego Lee Sina ogrywa. Bo go solo zabija. Ale no, puszuje ten Azir strasznie agresywnie. Dorzucić, żeby to tak dobiło wszystko.
Mam laserek teraz, to jest okej. Okay. Pierwsza katapulta w tej grze, więc poproszę o klap klap. Tak, dziękuję. Dobra, zdaniowo. No, chciałem je pochwycić, ale mu nie wyszło trochę. Co tu robi ten ziomek? Ja myślałem, że on hukuje, a to był basic, ja pierdzielę, bez komentarza, ej. Ja myślałem, że on hukuje, a się dałem zbejtować. Co tu w ogóle trash robił? Nie, ale teraz sam nerys to potraciłem jak idiota. Ale ja byłem na 100% przekonany, że on będzie hukować, a on basic dostał chyba afka, bo nie, lagi miał po prostu. Ej, no tak się jeszcze zbejtować dawno nie dałem. Bo on taką animację ma, nie? To myślałem, że to huk leci. A byłem dosyć blisko, więc nie wiem, czy bym zdążył to słyszeć. Jeszcze jednym palcem dwa saunery wcisnąłem. Dobra, na razie gram jak kupa w tej gierce, ale nie ma tragedii jeszcze na ten moment, jeśli chodzi o całą gierkę. Nie wiem, co to było, nie pytajcie mnie. On sobie wrócił do bazy. Moim zdaniem jest tak do zabicia ten ziomek. No to moje zdanie. Czy teraz nie, bo teraz trochę spowolnił pushingi. Muszę go popukować trochę. Jesteśmy na równi w itemach mimo wszystko. I CS-y też są na równi. No kuźwa, co jest nie tak dzisiaj z tym internetem? No i HP traca, ale nie wiem co mi zadaje obrażenie nawet. A ten się rzucił na mnie jak DC dostałem. No, pasywkę mu wbiję. Ta snykazie mógłby przyjść. Ja muszę uciekać, niestety. Mógłbym minion wave'a zminionować. Dobra, samunery za samunery. Jakbym troszkę szybciej miał tego. Na trochę XD. Nie no, jakbym był tym ziomkiem, to mógłbym wiedzieć. No nie, mam dobra, mam budzik, to zostanę. Jak to chcę spuszować, żeby on troszkę też spańszowany był. Nic nie jest na bocie, więc mogę. Okej, okay, straci dużo azir. Naprawiłem się, reformet. Logopeda się naprawił. To był ładny netplace. Dwa saunery mu zbejtowałem. On mi chciał przerwać hikat bardzo i się sam tym zbejtował kolegę. Trochę zaryzykowałem wtedy tym, że zostałem tam na tej linii do końca. Ale wyszło. Nie, bo nie ma miejsca na bucika wtedy. Muszę, nie mogę poty kupować. Muszę pamiętać o tym. No to jest ten minus tego, jedyny minus tego buildu, że macie zasrany ekwipunek cały. A i tak ma najlepszą farmę. Nie, Malphite ma najlepszą. No Yasuo jak Yasuo widzę, nie wiem na co on liczy, że teraz tego Malphite'a nie niszczy, to kiedy on go chce zabić. Ale to w sumie chyba kontra, nie? Bo mu ten atak speed zabiera. Jezus Maria. Fajne obrażenia, śmieszne. Pewnie znowu też tutaj idzie z przyjaciółmi. A, tak, tak, nie ma tego, tego. On też muszę uważać, bo kika dostanę, to jest po mnie. Na topie jest jednak Yasuo. A tu mogę zrobić bardzo fajne place, jeśli on będzie na mnie leciał. Mogę mu przerwać jego lot, jak to dobrze wytajmuje. Musiałem go trafić na piespelem jakimś. No, straszne są dzisiaj te lagi. No widzę, że idzie trash znowu na wycieczkę. No, ta wań też będzie problemem.
Mógłbym to i tak zoniować, jakby we mnie to leciało. Już się nie mam dwa razy na to nabrać. Już raz siebie idiotę zrobiłem też, to teraz już nie będzie tak samo. Nie wiem, czy go tak nie zerkować po prostu, ale on to zawsze może wydaszować z tego. Kuźwa! Ja zużyłem to... Kiedy ja tej zonie kliknąłem? Kiedy ja tą zonie kliknąłem? Nawet nie wiem. A, teraz jakby mnie wleciał, bym zerki dostał dobrze. No tak mogę, zagram to najlepiej jak mogę, ale już wkurza mnie fakt, że mi tutaj 300 przychodzi cały czas do mnie na wycieczki szkolne. To jest trochę irytujące, przyznam. Dobra, lecimy w maskę, buty penetracyjne, bo jestem jedynym apesorsem z tej drużyny. Mógłbym sam sobie z barierą grać, lepsza jest na ten matchup, tak sobie teraz pomyślałem. Ja biorę, zazwyczaj wolę heala, bo gramy z junglerem, którego w tej grze nie widziałem na midzie. Ale nie winię go dalej za tą gierkę, bo nie ma jej najgorszej, ale po prostu na midzie mało zrobił. O, Yasuo przyszedł. Kurźwa mać, wypieprzaj z tej linii małpo skacząca, top, na topie tureta tracisz. Może słab chcesz, jak mu 3 kile dałeś temu Malphite'owi. Dzięki za spuszowaną linię, na pewno mi to pomoże. No muszą być, będzie ciężka gierka przynajmniej. Takie są fajne, bo ostatnio same jakieś 20 minutówki powchodziły. Mogę tam zejść tylko. Mogę poczekać trochę. No na we mnie nie. No we mnie nie celuje, ja mnie trafię z tych spreli. Ale tego miliona podbiło. Co on ma? Jeszcze nie ma na Shora. No byle, żeby w tej Vayne bardziej nie fidowali i będzie cacy. A ten Azir jest głupią postacią, naprawdę też. Jak teraz na to patrzę. Ja myślałem, że Vel'Koz ma chory ręcz, ale na Kazir to wygrywa ze wszystkim. Ten hitbox tych żołnierzy też jest głupi. O, znowu Thresh'e idą do mnie. A Kazik mu dał przejść obok. Nie no, muszę zostać. Za dużo stracę, jak teraz cofnę. Malphite będzie tu erkować, coś wyczuwam tak. Na pewno nie zauważył, jak pojechałeś tą sezonką. Na pewno nie zauważył. To było takie wejście Yasuo, po prostu nikt się nie spodziewał. Ja pierdzielę. Mnie tylko ten prosty fakt wkurza, wiecie, że ten Azir, znaczy teraz już tak nie robi, ale na początku tak robił, że wchodził mi pod wieżę na drugim poziomie. To jest tak ryzykowne, zawsze ktoś może za plecy wejść i fakt, że on ma dasza, ale no... Dasz by mu nic nie dał, jak ktoś mu za plecy wchodzi. Miss. Też pewnie do bazy wrócić, to trzeba spuszować jak najszybciej. Suło. Jakby tam został zamiast uciekać. W sumie mógłbym się nawrócić w tą wejść, bo wlazła w te Q. A stwierdziłem, że jak ma tyle killi, to ogarnia w miarę przynajmniej. To jest true damage, to Malphite'a zawsze zaboli. Proszę powiedzieć, że w niego wbijasz, Azir. Szybki ten wall był, no. Nie mam go. Chociaż mógłbym sfreshować z basiciem. Szybki wall zrobił. Chociaż to chyba tak nic nie blokuje od tego Azira.
Ale go ogrywam, nie? Ej, pasy w idzie. Wszystkim trafiłem go, czym mogłem. Dzięki, Lissin. Jak nie mój jungler, to musi przyjść ten. Nie, to było ładne teraz. Wszystkim musicie napisać. To było ładne. Zaraz wam powiem 15, 20. Ładne to było, musicie teraz napisać. Jak coś jeszcze ogląda. Bo wszystkim, czym mogłem, to go trafiłem. Go przewidziałem, gdzie będzie chodzić. Jego pinka mi zniszczyli. Dobra, to kolejny. No, Azirek tam będzie ładną, że nie dostałeś zerki. Bo ma 30 resistów, czyli 4 resisty teraz zostają. Bo 30 ściąga. To jest ten odgotów całe combo w niego sprzedać. Czemu nie mogę tego sesji dać cały czas? Aby go to trafiło, to merkował od razu. Wiecie, problem jest taki, że jak go nie złapię we, to on mi zawsze może wjechać na mordę. Powiedzmy, że może być, jak ma pół HP, to jest zmuszony do wrócenia do bazy. Mam summonery, więc mogę trochę agresywniej pograć. Tylko patrzę, czy bot do mnie nie schodzi znowu. Ten żołnierz mnie przynajmniej nie uderza, mi zadaje obrażenia, to jest tak głupie. Nie wiem, gdzie to rzuciłem, już trochę lagi. No ten Kazik, a oni tam spotkali Malphite. Fajny lag. Jakbym umarł przez tego laga, to bym się już na serio wkurzył. Ile może lagować? Gdzie on idzie recallować? 4 sekundy. Dobrze. Sięgło go. Tak na pamięć trochę ten zrobiłem. Ten zasięg, ale trafiło go. To tak, bottom pewnie, tak? No, ten bottom ma 1.7. No ciężka gra będzie, to zobaczymy. No, że Vayne tak występowała Illy, to trochę mnie to martwi. No dziwnie, że sobie tak nie poradzili, ten Brand z tym Ezrealem. Brand powinien stuna i wsadzić, powinni umrzeć tam, no, ale też w sumie trash jest. No będzie ciężko, bo jeśli ja będę chciał robić obrażenie, to będę musiał grać na froncie. Malphite Armora stakuje, no. Będzie mnie erkował pewnie cały czas. Nie wiem, czy nie, no już służyłem Roda, to muszę zonie składać. Żadnej wieży nie mamy. No też nie mam jak rotować, bo cały czas tego mam Azira na midzie. Zróbmy to, zróbmy tą wieżę, no. Będzie jedna wieża dla nas, pewnie jedyna w tej gierce. Malphite mnie może wykąpić, no on trochę HP, ale... ma leveli dużo. Jeszcze wlazłem w to, serio? A tamten chyba nie umrze. Nie wiem, to jest tak to dziwnie kopno. Specjalnie się poruszyłem w bok, żeby mi nie trafił ten Kazik, jak będzie lecieć. Będziesz szarkować? Się tej Vayne boję. Idzie. Ten do przodu, jakie tutaj placey robi. Patrzcie, jak Logopeda trafia. No to już jest jedyna okazja, żeby zobaczyć takie dobre place na Wekozie. Ja potrzebuję z tego Ludensa 1900 sforo. Sprzedam ten materiałek z Zoni teraz chyba. No za wcześnie, żeby Leandra potrzebuje teraz czystego AP w czystej postaci. To mi da jakiś movement. No to jest do wygrania ta gierka, w killach nawet wygrywamy. Yasuo w końcu złoży te dwa itemy, wierzę w to.
Ten Malfoy pewnie cały atak speed zabiera i to jest tak mocne, że nie daje rady na to. No Azir jest poza farmem, ma dobrą, a tak to jest kubką w tej grze. Chyba nic nie robił. No pewnie dasz jeszcze, nie? Dobra, ja mam tak mało cooldown, że już mnie nie boli to rzucanie. Czy mało, no jakiś tam jest. W ogóle też blue żadnego nie dostałem w tej gierce. Nie wiem teraz, czy iść tym pomóc, czy tym. Ci się wycofują, to muszę iść tutaj. Ty nie słuchaj, widzę jak tego walla tak rzuca, nie wiadomo po co, nic nad niego nie leciało. To mnie też coś triggeruje od razu. Może bluje za 20 sekund dopiero. No Lee Sin się nie skaluje i ma 3-8 ziomek. Tylko nie bije tak mocno, mi się wydawało, że to zawsze więcej biło. Się trochę skupię na tej gierce, więc jak będę mówił głupoty, to wybaczcie. Muszę grać teraz w miarę defensywnie, bo nie mam... Aha, tego nie zauważyłem w sumie. Się skupiłem na tym, żeby wam przekazać, że będę skupiony i na nie zauważyłem, jaki ziomek umiera. No dobra, mam Ludensa. I Katar. Dobra, nie będę na odcinku dmuchał. Muszę zostać, tak? Bo dodatkowe atrakcje przyszły. Nie, dobrze mi to nie trafiło. Zaufałem mojej movement speedowi. O co chodzi temu jest o silencing? Sfreshowała Vayne, no to już jest dużo przecież. Malphite sobie bierze tę ósemkę. A ci na bocie zamiast, nie, nic nie zrobili na tym midzie, to mogli przynajmniej tego wieżę zrobić na bocie. No nie mogę tak grać wysunięty, jak jest trash. On mnie spanishuje strasznie za to. Ładnie ich zamknęli. Malphite. Cieknie pewnie Arką. Co on tak zapieprze? Mam ten na City, bo tu nie mam. Nie wiem, tak, nie wiem, żadne słowo go tam nie zatrzymał. Może nawrócić we nas, to jest problem. Jezu, ten jest YOLO, nie? Nie wiem, to jest chyba najgorszy target, jaki mógł wybrać to wybór. Nie ma flesza, jest po niej. No proszę was, no co ona jest taka tankowna ta wej? Nie wiem, czy to jest dobry call. No Lee Sina nie ma w sumie, no. Powiedzmy, że dobry call. Tylko nie ma tanka też w naszej drużynie, to jest taki problem. Musimy to szybko zrobić, panie i panowie. Nad mordą przytankuję. Fuck, on smite'a nie miał, tak? Nie, miał smite'a, nie wiem, lag mózgu. No nie znikło jakoś super szybko. Wierzę, pewnie stracimy za to. Aha. To Branda jeszcze stracimy. I tego też mistrza rozgrywki. O, to jest dobry trade. Flash za flashy. Tylko nie wiem, czemu się wszyscy musieli wypieprzyć po tym baronie. W ogóle do tej bazy już też chciałem, bo od godziny wrócić i nie wróciłem. Mówię, że stracona i dwa kilki dla nich, ale dalej ten baron jest... No jakbyśmy go nie zrobili, to oni by go zrobili, kilki dostali, więc można powiedzieć, że w miarę warf. On był cloud przez całą grę, to nikt go nie chciał podnieść. Tylko teraz flesza nie on sforsował to Malphite. Kurde, gry do P2 i patrzcie jakie ciężkie. Musi logopeda tryhardować. No nie wiem, teraz czy iść w obrażenia? A po Void albo Rabadon teraz rushowany, albo już Zonia. No nie wiem, mam dylematy. Z
sportowałbym, ale nie wiem, gdzie nasza drużyna będzie, na jakiej pozycji będzie walczyć. No ten S jest YOLO, to już to teraz mogę wam stwierdzić. No, tak jest wysunięty zawsze. Bez wizji to może jungler stać. No problem jest taki, że na splita ten Yasuo też nie da rady na malfighta. Musiałby jeszcze mieć dwa itemy. Tam do nich schodzą ziomki. Już go wolę zabić. Nie wiem, czy on R-kę miał nawet. Gdzie jest ten koleś? Był low, nie? Nie trafię, za wolno to leci. Ono też zapieprza już. No i może mieć na dwa kryty, to jest też problem. Powinniśmy coś innego przyjąć niż tego mida cały czas, ale się cały czas akcja na midzie dzieje. No robię co mogę. Teraz zrobiłem co mogę. No mam 1500, no chyba ten Rabadon. No to jest ważna decyzja, bo ona zadecyduje o tej gierce. Ja myślę, że YOLO full obrażenia, nie będziemy się pieprzyć. Będę mieć flesza, to dam radę wydodżować te ultimate fighta. Bo Lee Sin się jeszcze na mnie nie uparł. To jest okej. Nie zrobili tej wieży tam w końcu, nie zrobili. Jestem item przewagi mam ponad na tym. Na tym Azirkiem. Oni mają szans, ja muszę Malfighta popić. W złą stronę uciekasz, Kazik. No, bardzo w złą stronę. Czy za jeden. Worf, jak ja pierdzielę. Oj, drużynko. Mi się wydaje, że im dłużej ta gra trwa, tym gorzej dla nas. Mają Azira, Vayne. Super się skalują. Azir się na pewno lepiej ode mnie skaluje. Goń, gnoja, goń. Dobra, coś zrobiliśmy, teraz się też wywalili. Ej, cała combo dostała ta wejna, też jakoś, nie wiem, nie przejęła się tym. Powinna więcej zebrać na japy. Blumi moje pierwsze Lee Sin kradnie, widzę to. A ten jest YOLO, nie? Tak do przodu skacze. Dzika uczu. Szkoda, UTR-ka się przydaje. Denes cały czas do przodu skacze, co go patrzę, to do przodu leci ziomek. Teraz jest Malphite, tylko ja muszę mieć na nim wizję, żeby go widzieć, bo jak mi tak z krzaka w twarz wyskoczy, to jest po mnie. O, tutaj są przyjaciele w ogóle. Właśnie szukałem tego Malphite'a i... Wszyscy potraciliśmy? Wszystkich tutaj? Serio? Fyfy. No na pewno będę dać fyfy, bo wy chcecie, ziomki.
Dobra. To nie jest dzik, ale kryty nie wszedł. Oni tak robią teamfighty i potem to trołują od razu. To jest tak głupie. On widzi, że ja mam tyle HP, mnie ta Dota zabije sama z tego. I tu mam na Rabadona, to jest za dużo dla mnie, żebym się cofnął. Pytanie, ostatni item, czy Void? No, to Vayne ma wywalone, widzę, tylko Malphite ma resisty jakieś. Idę. Więc raczej będzie to Zonia. Bo teraz bym mógł zoniować, a nie ten. Może teraz zacznę mieć obrażenia jakieś po jak można 600 AP mam. Dobra, nie ukradł mi tego. To jest już plus. Uderzcie w tego Warda. Nie, nikt nie może uderzyć. Mamy Barona, nie ukradli go. No i też już powinien strzelać. No cholera jasna, żeby ta drużyna nie mogła się jakoś dobrze teamfightować. No teraz mi się wydaje, że trują. Co to jest? Tak po cholera taki skok do przodu w tego Thresha. Gdyby to jeszcze była Vayne, bo cokolwiek innego. Tylko Vayne już chyba ma lifesteal nawet. Proszę go tam pali i skorcza mu zaplikuje. Ten Ludens, dlatego jest świetny. Wleci czy nie wleci? Nie wleci. Void czy co? Myślę, że Void. W zonie za buta, no potem najwyżej. I na topie jest farma. Dobra, jest słowo, tam idzie. No, odfarmi mnie ten Azir, ale mi się wydaje, że w tej grze tylko farmi. Robi Clouda i Mlissy. Prawie to ukradł, bo spieprzył smite. Tylko mam tego Barona i znowu nic nie robimy z nim, nic, to mi się nie podoba. Idzie na mnie obława, już teraz to widzę. Chyba czerwonego kupię, bo mamy no. Kupię czerwonego. Jak ja nie kupię, to nikt nie kupi, niestety. Albo nie, Zonie zrobimy. Za dużo jest do uniknięcia, moim zdaniem, jak mam Zonie. Wiadomo, że czasami jak zoniujecie, to i tak jesteście martwi, ale możecie przetrwać. Nie wiem, bo może powinienem zerkować tego Azira, jakiś summoner zbaitować przynajmniej. No, mnie zerkował tylko, super. Nie wiem, jak drużyna tego nie może ogarnąć. No, znaleźli receptę na pokonanie mnie. Może Yasuo by zultował w tej grze. Ja mam na niego podbicie, no tylko nie mam tego jak rzucić za bardzo. Ej, skoki, zabić tą Vayne? Teraz jak mówić do przodu ten Ezreal, to się bał, nie? To jest po prostu jakieś nieporozumienie z tymi ludźmi. Tak, flashuj po tego Lee Sina 4-2. Opłacalne. Dobra, będzie długa, wkurzająca gra. Ktoś tam chyba w końcu napisał temu Malphite'owi, że mam je ultować. No nie mam flasha, to mnie trafi niestety, ale na scenę T-Fade będę mieć flasha. Ulotował ich, byłem tam erką 4, bym pomiział. To co daje te Surrender cały czas, a ten Ezreal? Nie może spiąć dupy, tylko musi wpisywać te FF co 20 minuty, jak widzi, że drużyna tego nie da. Ja też czasami jestem stiltowany, przyznam się, damy FF, ale jak widzę, że drużyna nie daje, albo jeszcze chce walczyć, to się zawsze staram. W sumie to nigdy nie wpisuję FF, jak widzę, że jeszcze są chęci jakieś. Wezmę sobie moje pierwsze blue. Widzę, jak S nie zapieprzy. Z 3 minuty są do Barona jeszcze. On już wizję czyszczą. Słowo full damage dalej. Po co jakiegoś gauntlet, raczej po co jakiegoś na przykład tego młotek stworzyć lodowy, nie? Żeby nie umierać w sekundę. Są dipsy, tylko nie. Malphite jest na górze, dobra.
Nie ma co go rkować, bo on od razu sobie gdzieś poskoczy. Chyba tego Voida złożę mimo wszystko. Jak ten Malphite ma mnie rkować, to myślę, że Void będzie lepszy. Wiem, że tu wizji nie mają. Co ten gaziu rkuje już. Trochę jolo jest tak na ślepo stać tutaj. Venus Magia. Lito ban me, please. Chodź to jest tym daskiem. Nie ucieka od nas. Będę musiał perfekcyjnie teamfight zagrać, żeby to wygrać, bo oni beze mnie obrażeń nie mają. Patrzcie, co ten Yasuo odpieprze. O, piwo ją tam sporo. Trochę nam poumierała drużynka. Kaziu na umór. No Barona z tego nie wezmą na całe szczęście. No wypieprzaj, na serio? To krytrze to musiałem skillować. Dobra, strowali to trochę. Są takie. Nie wiem czemu Vayne była na front lane, a ten też z tyłu stał. Go inhibitor. Raczej tego nie skończymy. Chociaż mamy Yasuo. Może to skończymy, zobaczymy. Boję się, że jak my tego nie skończymy, to oni to skończą. Weź to tankuj tym mordą swoją, Yasuo. No nie wiem, co oni robią. Tego Thresha mogliśmy zabić, bo służymy, ale mi wypieprzył ten Thresh. Flaybox, death sentence. Nie, no byśmy go zabili i byśmy przedłużyli po prostu ich death timery drużynowe. Tak to nic nie mamy. Tyle napiszę tylko. Szans kurwa zrobić ten jeden inhibitor, to on się uparł na tą tę dwójkę na bocie. Nie wiem, myślałem, że dostanę wsparcie z drużyny, ale oni uciekli spod tej wieży. Nie wiem, czemu uciekli, jak tylko Thresh był przy życiu. Widzieliście, że tylko Thresh był przy życiu, tylko dlatego przyszedłem poza ich bazę. Znaczy do środka ich bazy, żeby już miniony szybko zabić. Ten zaraz coś pisał? We lost Baron na Unreal Game. No, tak jak przegrałeś na Vayne. Też Unreal Game. Nie, sprzedam Zonię, jak będzie na CDR-ze, to biorą Drake'a. Na Kaziu próbuj tutaj, jest super. No idę w stronę Barona, no. Nie wiem, co on odpieprzył ten Kazik. Włączył mu się jakiś insect mode, oni to ukradną. Tego Barona, dobrze zrobili. Kaziu powinien tam stać i uciec, bo i tak by tego raczej nie ukradł. No i mi Zonię na trójkę. I po botkę wraca. To mi się jakoś głupio nie wypieprzyli, to znowu się setupę, no muszę już jakieś obrażenia zadawać. Nie, temu dupsko cały czas atuje tym shieldem swoim. Czy to była bariera teraz, bo nawet nie widziałem. O, jakby się trochę w górę pocelował. Gdzie ten Yasuo leci? Wow! Ej, pierwszy dobry play z Yasuo, pokczam co teraz zrobię. Klap, klap, Yasuo main. Idziemy we trójkę, yolo. Malphite jest na górze, go, 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 Malphite jest na górze. Bez Vayne to przynajmniej będę widzieć, co mnie zabije. No sraź ten turret, no niech sobie go zrobi, my robimy wieżę. Ten Ezreal nie może wrócić, jak już zrobiliśmy coś dla drużyny.
Muszę mi tego Lissina dosięgnąć, ale nie złapię go. No idę bota puszować. Ale ta Ventusa, która strollowała. No jakiś super obrażeń nie mam, jeśli mogę być to z wami szczery. Ile ich tam jest? Vayne jest tutaj. No nie mają Vayne. Moim zdaniem to jest strasznie dobry trade dla nas. No i wtedy tylko Azirunik zostaje z obrażeniami. Ale z Vayne nie mogę tak się bawić tutaj po bokach gdzieś, bo ona mnie zabije. Mogę tutaj wbić zerką tak z boku. Może się nie będę spodziewał. Dobra, nie żyje. Pomocy. Co? Fajny zasięg tego. Nie gram, wcale nie gram Lissinem od 20 lat i nie wiem jaki jest zasięg tego. Porumpany był ten zasięg. Nie wiem, Lissin tak grał jak kupa, jak cały mecz to teraz zrobił dobre playsy, nie? Po 30 latach. Pick Malfmore. Ten ja sobie coś piszę. Dobra, gierka skończona, to się liczy, 42 minuty, ja pierdzielę, jaki długi odcinek. Zapraszam do oceniania, trzymajcie się, cześć. Już, nie wiem, Yasuo napisał co.